Joanna Chmielewska. Klin. Halina, słuchaj, wyobraź sobie, że przed 3 tygodniami mieszkała w hotelu Warszawa jedna twoja znajoma pani, która przyjechała ze Szczecina. I ty jej podałaś numer telefonu drugiej znajomej pani i ona go zapisała na futrynie drzwiowej, bo nic innego nie miała pod ręką. I tobie jest teraz ten numer szalenie potrzebny, a nie masz go zapisanego. Albo może zgubiłaś kalendarzyk. Wiesz co, proszę cię, zadzwoń do hotelu Warszawa, do pokoju 336 i tego kogoś, kto się tam odezwie, zapytaj o ten numer na futrynie drzwiowej. Nic nie rozumiem. Nic nie wiem o żadnym numerze na futrynie drzwiowej. Nie znam żadnej pani ze Szczecina. No ale możesz znać. Przyjechała i zapisała. No, zresztą nie wszystko ci jedno. Zadzwoń. I zapytaj, moje życie od tego zależy. A to dlaczego ty sama nie zadzwonisz? Dlaczego to ja muszę? No bo tam znają mój głos. A to dlaczego ta pani nie zadzwoni? Bo ta pani jest osobą fikcyjną, ona w ogóle nie istnieje. Jeżeli ona nie istnieje, to po co ty mi o tym mówisz? Ja ciągle nic nie rozumiem. No ja takich rzeczy nie umiem załatwiać. No przecież ja tego pana zupełnie nie znam, tak? Co będzie, jak mi on nawymyśla? No po pierwsze, co cię to obchodzi? No przecież nie będzie wiedział, że to ty. A po drugie, nie nawymyśla ci, bo jest bardzo sympatyczny facet, intelektualista. I młodzieniec z dobrej rodziny. Dzwoń. Poczekaj. Zaskoczyłaś mnie. Niech się przez chwilę zastanowię, co? Nie zastanawiaj się, dzwoń. I po co pani to wszystko? Jak to po co? A tak pani zależy na tym panu z pokoju 336? No pewnie, że mi zależy. Przecież gdyby mi nie zależało, to bym się tak nie wygłupiała. No jak pani tak bardzo zależy, to ja to pani mogę załatwić. Bo słyszę, że tamta pani ma jakieś obiekcje. Halina? Na litość boską, co to znaczy? Nic, drobiazg, ten pan się włączył. Mnie się ciągle ktoś włącza. To zadzwonisz, czy wolisz, żeby ten pan zadzwonił? A ty znasz tego pana? A skąd? Pierwszy raz w życiu go słyszę. No, ja panie bardzo przepraszam. Ja się włączyłem zupełnie przypadkowo. Zamierzałem dzwonić absolutnie gdzie indziej, ale rozmowa pani była tak interesująca, że no, nie miałem siły się wyłączyć i pozwoliłem sobie wysłuchać. No, najmocniej za to przepraszam. No to jak? Chce pani, żebym zadzwonił? Numer już mam zanotowany. Bo ja wiem. Halina, jak myślisz? No, nie wiem. Ja nic nie myślę, jestem ogłuszona. No widzi pani, to pani jest ogłuszona. Na pewno będzie lepiej, żebym to ja załatwił. Halina, zdecyduj się. Ty czy ten pan? To już może lepiej, niech będzie ten pan. Tylko, że teraz to ja już kompletnie nic nie rozumiem. Dobrze, niech będzie ten pan. Brzmi zupełnie sympatycznie, chociaż nie wiem, jak wygląda. A jak pan mnie potem zawiadomi o rezultatach? No, poda mi pani swój numer telefonu i ja do pani zadzwonię. Nie, to niech pan mi poda swój numer telefonu, ja do pana zadzwonię. Kiedy do mnie jest bardzo trudno się dodzwonić i w ogóle to jest no, szalenie skomplikowane. Jeżeli pani ma jakieś obawy, to ja się przecież nie narzucam. No, w nosie mam obawy, wszystko mi jedno. Tylko niech pan to jakoś inteligentnie załatwi. No postaram się, droga pani, wykrzesać z siebie tyle inteligencji, ile tylko zdołam. No, słucham. Niech pan pisze. 321... 53, 15. Ja już się wyłączam, mam dość. No, to ja się też wyłączam i za 10 minut do pani zadzwonię. Ze szczegółowym sprawozdaniem. Dobrze, czekam. Słucham? To ja. No i co? No i nic. Zadzwoniłem i ten pan odebrał telefon. Nie pytałem go o futryny drzwiowe i napisy na nich, tylko spytałem o pana Zdanowskiego. Powiedział, że pomyłka, no i koniec. A kto to jest pan Zdanowski? A nie mam pojęcia. Nie znam żadnego takiego i miałem nadzieję, że ten pan też nie zna. No i co teraz? Nie wiem. Wie pani co? Jeśli można pani radzić, to... Niech pani sobie tego pana wybije z głowy. Dlaczego?
On mi się bardzo nie podobał. No dlaczego? To jest bardzo sympatyczny pan. Bardzo dobrze wychowany, intelektualista. No, na intelektualistę to on mi raczej nie wyglądał. A dlaczego? A tam takie odgłosy dobiegały. Jakie odgłosy? No takie różne. Wstyd powtórzyć. Ale takie miałem wrażenie, jakby tam się jakaś pani zwracała do tego pana takim głosem, no, mało intelektualnym. No cóż, możliwe. Do tego pana wszystko jest podobne. No właśnie. Tym bardziej niech pani go sobie wybije z głowy. Boże, nie ma pan pojęcia, jakbym chciała. I w żaden sposób nie mogę. Dam pani świetną radę. Klin klinem. No co pan myśli, że ja o tym nie wiem? Już się tak nawet rozglądam dookoła siebie, ale jakoś tego klina nie widzę. Nikt się nie nadaje. No, a może ja bym się nadał? Bo ja wiem, może by się pani nadał. Skąd ja to mogę wiedzieć? No, to może byśmy się spotkali. Może. A gdzie i kiedy? Gdzie pani sobie tylko życzy. A kiedy? No, na przykład 15 po 12. 15 po 12 to znaczy... Co to znaczy 15 po 12? W południe? Nie w południe, wieczorem. No to znaczy za 2,5 godziny. A nie może być na przykład o 7 wieczorem? Nie, bo widzi pani, ja bardzo długo pracuję. I to codziennie. Dopiero o 12 kończę pracę. I potem jest akurat bardzo piękna pora, żeby się spotkać. No to jak? Gdzie mam na panią czekać? Panie, niech się pan opamięta. Ja nie mam najmniejszej ochoty wychodzić teraz z domu. I pętać się po mieście, wykluczone. To ja mogę przyjechać do pani. Mowy nie ma, musiałabym posprzątać. A, to pani jest flądra. Oczywiście. A poza tym ja też teraz pracuję. Muszę napisać artykuł i nie mam natchnienia. Szalenie męczące. Pani jest dziennikarką? Nie. To jest moje uboczne zajęcie. Zasadniczo jestem architektem. A pan? A ja jestem handlowcem. O mój Boże, i co? Bilans pan robi? Nie, niech Bóg broni. Z żadnym bilansem nie mam nic wspólnego. No to co pan robi w dziedzinie handlu o tej porze? Takie różne rzeczy. No, nieważne. Niech pani lepiej powie co innego. Niech pani powie, jak pani wygląda. Rozmaicie. Raz pięknie, a raz wręcz przeciwnie. Nie tak. Dokładnie. Wzrost, wymiary, oczy... No i włosy. Wzrost 1,62 m, a wymiar... Niech pan poczeka, wezmę centymetr i zmierzę. Nie, no nie trzeba. A jak pan wygląda? No tak, dość przeciętnie. Ile ma pan wzrostu? 1,75 m. Oj, jaka szkoda, że tak mało. Ja tak lubię wysokie obcasy. No trudno. Opatrzność nie dała, nie urosłem. A reszta? Jaka reszta? No, włosy, oczy, inne detale. Ma pan jakąś ozdobę na twarzy? Na litość boską, jaką ozdobę? Wąsy albo okulary. A nie. Nie mam żadnej ozdoby na twarzy. Włosy ciemne, oczy też. A poza tym nic szczególnego. No to jak? Zdecydowała się pani? Gdzie mam przyjechać o 12:15? A gdzie pan jest teraz? A wie pani... W takim dziwnym miejscu. Fale i lotników. Wie pani, gdzie to jest? Zaraz wezmę plan Warszawy. A! Już wiem, to jest tu koło wyścigów. No to nawet ma pan do mnie niedaleko. A gdzie pani jest? Na Dolnym Mokotowie. No proszę, jak blisko. To przeznaczenie. Gdzie mam czekać? Nigdzie. Nie mam najmniejszego zamiaru wychodzić z domu i spotykać się z panem. Chociaż jestem bardzo ciekawa, jak pan wygląda. Mam zamiar pohamować ciekawość, napisać artykuł, a potem iść spać. No to ja pani coś powiem. Ja się teraz wyłączę i obydwoje sobie popracujemy, a za godzinę do pani zadzwoni i może się pani namyśli. Dobrze? No, dobrze. Nie namyślę się. Ale niech pan zadzwoni. To mi wyraźnie poprawia samopoczucie. O, no to świetnie. To na razie dobranoc. Dobranoc. Thank you.
i co? Dobrze, zdecydowałam się. Nie mam zamiaru nigdzie latać po nocy. Niech pan tu przyjeżdża. No, proszę uprzejmie. Niech pan tylko nie liczy na to, że panu dam coś do zjedzenia. Mogę panu najwyżej dać herbaty. Nic innego nie mam. Nic nie szkodzi, jestem po kolacji. Przepraszam bardzo za nietaktowne pytanie. Czy pani ma męża? Nie, Bogu chwała, nie mam męża. Jestem nieskazitelnie wolną kobietą. Aha, a pan ma żonę? Nie, nie mam. A miał pan? No, miałem. I co pan z nią zrobił? No przecież jej nie udusiłem. Co można zrobić z żoną? Rozwiodłem się. No to bardzo uprzejmie z pana strony. No jak pan ma przyjechać, to już, żebym się nie zdążyła rozmyślić. Już jadę. Niech pani teraz opowie coś o sobie. Zdaje się, że pan i tak już dużo o mnie wie. Najwyższy czas, żebym ja się o panu czegoś dowiedziała. Nic o pani nie wiem, poza tym, że ma pani niezwykłe pomysły i że interesuje się pani nieznanym mi bliżej panem z pokoju 336, no, w związku z czym popada pani w smutny nastrój, zupełnie niepotrzebnie. I popełniam szaleństwa, mocno ryzykowne i pozbawione sensu. A co pani nazywa szaleństwem? A jak pan inaczej nazwie spotkanie z panem i zaproszenie pana o idiotycznej porze do własnego domu? Przez telefon mógł pan być zachwycający. W naturze mógł się pan okazać na przykład bandytą. Ale chyba nie okazałem się bandytą. No, to tylko przypadek. Nad szaleńcami zawsze opatrzność czuwa. Zresztą jeszcze nadal nic o panu nie wiem. Najchętniej przeprowadziłabym z panem wywiad według ankiety przekroju. Twój paszport duchowy. Jak wygląda pański ideał szczęścia? Spokój. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. W takim razie wchodząc do tego domu trafił pan tragicznie. Spokój to ostatnia rzecz, jaką można znaleźć w moim towarzystwie. Czego pan najbardziej nie znosi? Raków. Dostaję wysypki na sam ich widok. No i chamstwa. Kim pan właściwie jest? Praworządnym obywatelem PRL-u. Poza tym już pani mówiłem, że jestem handlowcem. Rozwiedzionym i bezdzietnym. Bardzo dużo pracuję, mam bardzo ładne mieszkanie. Tak sobie żyję. A gdzie pan mieszka? W Śródmieściu. Jak panu właściwie na imię? Moje imię pan zna. Wizytówka wisi na drzwiach, wołami wypisana. A pan? Władysław. Już późno. Tak, późno. Noc. Ja pójdę już. Mogę jeszcze do pani zadzwonić? Oczywiście. Słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jak samopoczucie? Nieco lepiej. Chociaż jeszcze ciągle dalekie od ideału. A skąd pan dzwoni? Z pracy? A nie, nie. Niech pani sobie wyobrazi. Wyjątkowo dzwonię z domu. A dzisiaj wcześniej skończyłem. A jakie pan ma mieszkanie? Wyjątkowo wygodne. Mam dwa pokoje z kuchnią, no i wszelkimi wygodami. I w ile osób pan tam mieszka? Sam mieszkam. To pan płaci za nadmetraż? Niech pani sobie wyobrazi, że nie płacę za nadmetraż. A jakim sposobem? To jest spółdzielcze? Nie, nie. Kwaterunkowe. Ale nie płacę. A razem ze mną mieszka jeszcze pies. A, ma pan psa. Uwielbiam psy. Jakiego? Czarnego Nowofundlandczyka. Absolutnie rasowego z rodowodem ze specjalnej hodowli. Jedynej w Polsce. Wie pan, tak się zastanawiałam nad tym, co pan może robić. I doszłam do wniosku, że są tylko dwie możliwości. W Alei Lotników jest rzeźnia miejska i więzienie. Albo pan jest rzeźnikiem, albo naczelnikiem więzienia. Zważywszy pańskie godziny pracy, może pan być jeszcze szatniarzem w Patrii. Ale to by się wtedy nie zgadzało miejsce. Chyba, że jest pan nocnym stróżem. Nie, nie jestem niczym z tego, co pani wymieniła. Nocnym stróżem bardzo chciałbym być, ale nigdy mi się to nie udało. Pomimo licznych starań. A co pan robi, oprócz spełniania zajęć zawodowych?
bardzo mało rzeczy, bo ja naprawdę mnóstwo pracuję. A czasem chodzę do kina, czasem do teatru albo na koncert. A czasem po prostu jestem w domu. Odpoczywam i czytam. Ja nie jestem partykularna i na drobiazgach mi nie zależy. Może pan sobie być hyclem albo członkiem rządu, albo czymkolwiek. To mi jest doskonale obojętne. Ale imię to jest element nierozdzielnie związany z człowiekiem. Niech pan powie, jak panu jest naprawdę na imię. Ja panią bardzo przepraszam za tę tajemnicę. No, wiem, że ta konspiracja wygląda idiotycznie, ale muszę pani wyznać, że ja w tej chwili wykonuję bardzo poważną i odpowiedzialną pracę. No, w związku z tym nie mogę sobie pozwolić na zdradzenie swego inkognito. Gdyby pani zechciała być tak niesłychanie uprzejma i poczekać koło miesiąca, no, to znaczy, aż pani wróci z urlopu i aż ja wrócę z urlopu, no to byłbym pani szalenie wdzięczny. Potem już będę mógł pani to wszystko swobodnie wyjaśnić. No, teraz naprawdę nie mogę. Muszę się panu przyznać, że już mi się znudził ten brak urozmaicenia w naszych wzajemnych kontaktach. Z przyjemnością obejrzałabym pana w naturze. O, dojrzała pani? Może. No tak, ja mam teraz przed urlopem cholernie dużo roboty. Oj, coś pan kiedyś wspominał o stawaniu na głowie, jak się bardzo czegoś chce. No, chwileczkę. Wezmę kalendarz. O, jestem wolny jutro o 12:00. Przepiękna godzina. Czekam. Nie potrafię ci nadać imienia. Cokolwiek bym wymyśliła, cały czas miałabym świadomość, że to nieprawda. Na pewno nie możesz się przyznać sam. Już ci mówiłem, że nie mogę, no. Uwierz mi, że to jest poważniejsze niż przypuszczasz. Daj ci słowo, że to nie jest w żadnym stopniu związane z jakimiś moimi prywatnymi sprawami, ani z moim stanem rodzinnym czy cywilnym. Moja praca i mój tryb życia niejednokrotnie wymagają ode mnie takiego kamuflażu i muszę ci się przyznać, że nawet mam bardzo mało znajomych. Takich prywatnych znajomych. To jest zupełnie minimalna grupka ludzi, wśród których się obracam i którzy mnie znają. I poza nimi nie zawieram żadnych nowych znajomości. Właściwie ta znajomość z tobą też nie powinna być zawarta. I to tak przez całe życie? Na wieki wieków jesteś skazany na otaczanie się tajemnicą? Nie przesadzajmy. Porozmawiamy po urlopie. Wiesz co? Jestem zdania, że właściwie marnujesz dary opatrzności. Z tym pięknym, radiofonicznym głosem powinieneś być speakerem radiowym. Może jesteś? Nie jestem. I nigdy w życiu nie byłeś? Może kiedyś tam byłem, ale już nie jestem. Niepowetowana strata. Wiesz, jesteś bardzo ładną dziewczyną. Dziękuję. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Co się stało? Strasznie cię przepraszam, ale stało się coś okropnego. Zapomniałem o pewnej rzeczy. Cholera, popełniłem zaniedbanie, które może mieć fatalne następstwa. Wiesz, to już nie jest tragedia, to jest katastrofa. Moje niedopatrzenie grozi konsekwencjami nie tylko mnie, ale także wielu innym ludziom. No, nie wiem, jak mogłem zrobić coś podobnego i nie wiem... Wiesz, nie wiem, jak cię mam przepraszać. No, przebacz mi, jeśli możesz. A ja nie wiem, o co chodzi. No nie mogę ci tego na razie wyjaśnić. Wiem, jak to może wyglądać w twoich oczach, ale wierz mi, to jest naprawdę rzecz o wiele poważniejsza, niż mogłabyś przypuszczać. Jeżeli w ogóle jeszcze kiedykolwiek zgodzisz się ze mną rozmawiać, to daję ci słowo honoru, że ci to wszystko wyjaśnię. Jeżeli teraz nie uda mi się naprawić tego, co zrobiłem, to nastąpi katastrofa. Czy będę mógł jeszcze kiedyś do ciebie zadzwonić? Proszę cię bardzo. Słucham. Chciałem cię jeszcze raz bardzo, bardzo przeprosić. Jesteś mocno na mnie obrażona?
Wbrew temu, co mógłbyś przypuszczać i czego mógłbyś oczekiwać, nie jestem obrażona. Nie mam powodu nie wierzyć, że istotnie zaszło coś niezwykłego. Nie wydaje mi się, żebyś świadomie starał się mnie obrazić. Nie wiem, co to było, ale zgadzam się na razie sądzić, że twoje zachowanie było usprawiedliwione i zgadzam się usłyszeć wyjaśnienia. No, nie przypuszczasz nawet, jak bardzo jestem ci wdzięczny za takie postawienie sprawy. Nadal nie mogę ci udzielić szczegółowych wyjaśnień, ale zapewniam cię, że to było nawet ważniejsze, niż się mogło wydawać. Cieszy mnie, że w tym, co mówisz, nie dostrzegam elementu histerii. Muszę cię uprzedzić, że zamierzam cię rozszyfrować. Zrobię wszystko, co się da. Albo nawet jeszcze więcej. Nie będziesz miał pretensji, jeżeli mi się uda doprowadzić do dekonspiracji? Proszę cię uprzejmie. Muszę zadzwonić do radia. Zaraz, miałam gdzieś numer. O, jest. Halo? Tak, słucham. Mówi Joanna. A witam, pani Jasiu. Czym mogę służyć? Musi mi pani pomóc. Jeśli będę mogła. Czy pani przypadkiem nie słyszała o facecie o takim nazwisku? Parę lat temu był speakerem. A jest speakerem nadal. Co pani powie? I zna go pani? Rozmawiała pani z nim kiedy? Milion razy. Bardzo sympatyczny facet. No, możliwe. To niech mi pani powie, jak mu na imię. Janusz, a czy mogę wiedzieć, dlaczego pani pyta? No bo wie pani, znam jednego faceta, który się podszywa pod tamtego, a przynajmniej tak mi się wydaje i chcę sprawdzić, czy to ten. Czy to ten, czy to nie ten. Czy łże, czy mówi prawdę. No wie pani, ten jest raczej nietypowy. Chyba trudno byłoby komukolwiek się pod niego podszywać. A jak on wygląda? 2 metry wzrostu, czarny, bardzo przystojny, z pięknymi zębami. Wiek tak koło 40, może trochę mniej. Krótko ostrzyżony, czy normalnie? Krótko? Nie, raczej normalnie. I tak się czesze do tyłu. A jakie ma oczy, ciemne? No wie pani, że nie wiem. Nie przyglądałam się, ale chyba takie ciemnoszare albo coś w tym rodzaju. Bo ja wiem. No może być ten, a może być nie ten. No niby się zgadza. Ale nie mam pewności. Musiałabym usłyszeć jego głos przez telefon albo go obejrzeć osobiście, inaczej nie uwierzę. To niech pani do niego zadzwoni. Mogę pani podać jego telefon do pracy. A do domu? Jego prywatnego telefonu pani nie zna? Nie, nie znam. No to niech pani daje ten służbowy. A jak pani go chce zobaczyć, to ja mogę pani jutro powiedzieć, gdzie on będzie miał dyżur pojutrze. To go pani sobie obejrzy. Doskonale. Zadzwonię do pani. A może pani jeszcze wie, gdzie on mieszka? Gdzieś na Starówce, ale dokładnie nie wiem. Muszę go sprawdzić, on czy nie on. Co robić? No. Już wiem. Słucham? Proszę pana, mnie tu do pana skierował pan Piotr Kępiński. Ja się chciałam dowiedzieć, kiedy się odbędzie odczyt na temat malarstwa impresjonistycznego? Ależ ja o tym nic nie wiem, proszę pani. Nie rozumiem, dlaczego panią do mnie skierowano. A, przepraszam, tak, to pomyłka. Na pewno on. To ja. A, jak się masz? Wiesz co, znowu się zastanawiałam nad twoim imieniem i doszłam do wniosku, że jednak muszę cię jakoś ochrzcić.
Proszę cię bardzo. A co proponujesz? Najpierw uznałam, że najodpowiedniejszy będzie ten Izydor. Bo to i pasuje do ciebie i w kalendarzu jest na właściwym miejscu. Izydor. No cóż, jeśli ci tak bardzo na tym zależy, to niech będzie Izydor, chociaż... Wiesz, gdybym miał do wyboru, to już wolałbym Pikador. Nie, rozmyśliłam się. Nie wiadomo, jak się ten Izydor zdrabnia. Izydorciu, Izydusiu do luftu, takie imię. Po jeszcze głębszym namyśle doszłam do wniosku, że oprócz Izydora pasuje jeszcze do ciebie Jan. Ale Jana bardzo nie lubię, bo w młodości znałam takiego jednego alkoholika imieniem Jan. I z Jana można by ewentualnie zrobić Janusza. Janusza lubię. I lubię bardzo imię Zbyszek i imię Marek, ale ani Zbyszek, ani Marek do ciebie nie pasują. Więc chyba pozostanę przy Januszu. Co ty na to? Jak mówisz? Nie Jan, tylko Janusz. Dobrze, proszę bardzo, zgadzam się. Zawsze to jednak lepsze niż Izydor. A dlaczego ty właściwie do mnie dzwonisz? Jeżeli sobie tego nie życzysz, to... Wiesz, mogę przestać dzwonić. To jest odpowiedź, która mi się cholernie nie podoba. Wyjątkowo mi się nie podoba. Widzisz, ja bardzo nie lubię pchać się tam, gdzie jestem niechętnie widziany. Jeżeli mi zadajesz takie pytanie, no to możliwe, że ci moje telefony po prostu nie odpowiadają. Nie, to jest przypuszczenie, które się samo nasuwa. Natychmiast budzi się we mnie podejrzenie, że ci się może narzucam, a bardzo bym tego nie chciał. Pora spełnić obietnicę. Muszę go rozszyfrować, zaraz się wszystko wyjaśni. Gdzie ja mam ten numer? Zaraz. O, jest. Słucham. Przepraszam bardzo. Do ciężkiej cholery. Czy ja będę wreszcie mógł spać, czy nie? Czy pani przestanie do mnie dzwonić po nocy? Już pani wyraźnie powiedziałem, że ma się pani odczepić od mojego telefonu. Ale ja... Pierwszy raz dzwonię do pana. No nie, niech pani nie kłamie. Ja nie kłamię, naprawdę. Dzwoni pani każdej nocy, ja mam tego dosyć. Chciałam tylko o coś zapytać, a pan robi awanturę? I zrobię jeszcze większą awanturę. Niech pani przestanie mnie prześladować, radzę pani, bo ja zawiadomię milicję i milicja się panią zajmie. Zwariował czy co? O co go napadło z tą milicją? Pomylił mnie z jakąś przestępczynią. Może go wyrwałam ze snu. A zresztą, co mnie to obchodzi? Najważniejsze jest, że znam numer. Rozwikłałam do końca tajemnicę. To dlaczego mnie nie poznał? Proszę pana, usiłowałam panu wczoraj wyjaśnić pewne drobne nieporozumienie telefoniczne, ale pan mi okropnie nawymyślał. Czy można... Jeżeli pani jeszcze raz do mnie zadzwoni, to ja natychmiast potem dzwonię na milicję. Ale czy pan sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, z kim pan rozmawia? Nie! I nic mnie to nie obchodzi. A teraz dzwonię na milicję. A dlaczego pan właściwie robi takie piekło, zamiast rozmawiać normalnie? No nie, no tego już za wiele. Z panią nie można rozmawiać normalnie, bo pani jest nienormalna. I oświadczam pani, Ale mi się nieodparcie wydaje, że to pan jest nienormalny. I oświadczam pani, że będzie pani miała duże nieprzyjemności. I sama będzie pani sobie winna. Okropnie jestem ciekawa, za kogo mnie pan bierze. No nie. No niech pani nie udaje, idiotki. Wymyśliła pani sobie jakąś fikcyjną pomyłkę, zdobyła pani podstępem mój numer telefonu i zakłóca pani mój spokój. Ja już z panią skończyłem. Teraz zajmie się panią milicja. Czy pani się nigdy nie uspokoi? Czy pani dzwoni do mnie po to, żeby wysłuchiwać impertynencji? Czy pani nic nie zdoła obrazić? A mogę pana zapewnić, że pańskie impertynencje mnie w ogóle nie dotyczą. Nie mogę się obrażać o coś, co nie ma ze mną nic wspólnego.
Wydaje mi się, że zaistniało tu bardzo nieprzyjemne nieporozumienie, które doprawdy chciałabym wyjaśnić. Nie, nic pani nie będzie wyjaśniać, bo ja sobie nie życzę z panią rozmawiać. Czy do pani dociera to, co do pani mówię? Nie, nie dociera. To znaczy, że pani cierpi na zaburzenia umysłowe. Pani jest nienormalna i powinna pani przebywać w zakładzie zamkniętym, bo pani jest niebezpieczna dla otoczenia. Czy pan wreszcie zdoła zrozumieć, co do pana mówię? Czy pan dostał fioła? Nie chcę rozumieć, co pani mówi i nie chcę tego słyszeć. I radzę pani przestać dzwonić. Oświadczam panu, że nie przestanę dzwonić, dopóki nie zdecyduje się pan zamienić ze mną kilku normalnych zdań. O nie, tego się pani nie doczeka. Nie zamierzam rozmawiać z nikim, kto do mnie dzwoni anonimowo. A ja się panu mogę w każdej chwili przedstawić. Ja nie mam żadnych powodów do ukrywania swojego nazwiska. Nie interesuje mnie pani nazwisko. Będzie pan miał święty spokój do końca życia, jeżeli pan mi udzieli odpowiedzi na jedno pytanie. Nie, nie udzielę pani żadnej odpowiedzi na żadne pytanie. Pani jest nieprawdopodobnie bezczelna i nic dziwnego. Nauczyła się pani tej bezczelności pod Polonią. O... Nie przypominam sobie tej profesji w swoim życiorysie. Mam na pani temat zupełnie dokładne informacje. Zarówno profesja, jak i miejsce są dla pani jak najbardziej odpowiednie. Za to wszystko, co pani zrobiła, czekają panią duże nieprzyjemności. Zresztą wszystko mam nagrane. I zmieniam numer telefonu. Ale pan mnie z kimś myli. Z nikim pani nie pomieszałem i pani o tym doskonale wie. Nie życzę sobie pani znać i pani nieprawdopodobna bezczelność nic pani nie pomoże. Niczego pani ode mnie nie uzyska. Na szczęście wystarczająco wcześnie zorientowałem się, kim pani jest i zdążyłem się w porę wycofać. Niejednokrotnie w życiu miałem do czynienia z kobietami tego autoramentu. Między innymi właśnie dlatego mam zastrzeżony numer telefonu. I zapewniam panią, że potrafię się zabezpieczyć przed pani atakami. Pan mnie z kimś myli. Chcę panią jeszcze poinformować, że o pani poczynaniach do dnia wczorajszego włącznie jest powiadomiona milicja. I będzie pani miała bardzo duże nieprzyjemności. Pani telefony do mnie są nagrane na taśmę. A ta cała sprawa tak się łagodnie dla pani nie skończy. A teraz się wyłączam i będę mógł w spokoju poczytać książkę. I pani mi w tym przeszkodzić nie zdoła. Dobranoc, pani. Coś ty najlepszego narobiła, już kompletnie na głowę upadłaś? Dużo się po tobie mogłem spodziewać, ale tego? To już doprawdy nie. Mów natychmiast, co ty wiesz. Dużo wiem. Ostatecznie znam parę osób, po jaką cholerę zrobiłaś takie potworne zamieszanie. Ależ skarbie drogi, to nie ja. Ja w ogóle nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Może wreszcie ty mi cokolwiek wytłumaczysz. Ja wolałbym, żebyś to ty mi wytłumaczyła. Kiedy masz czas? Możesz przyjść jutro o 1:00 do Bristolu? Oczywiście. Do zobaczenia. Czekaj. Opowiem ci, jak to wyglądało od mojej strony. Mhm. To też coś niecoś zrozumiesz. Wprawdzie on sam sobie był winien, bo trzeba było nie łgać tak bez sensu. Ale przyznam ci się, że chętnie bym go przeprosiła za te moje dowcipy. Nie wiadomo, kiedy można być narażonym na ataki twojego poczucia humoru. Głęboko współczuję temu nieszczęśliwemu człowiekowi, ale już go może lepiej nie przepraszaj, słuchaj. Bo znów nie wiadomo, co z tego wyniknie. Ale wszystko jedno, uważam, że zachował się idiotycznie. Zapewniam cię, że ja na jego miejscu zachowałbym się tak samo. Zastanów się. Przecież on ciebie nie znał. Jest jakiś wolny stolik? O, jestem. Kto? Jak to kto? On. Ach, wiesz, nerwy masz jak postronki. Dlaczego? No litość boską. Przecież spojrzałaś na tego faceta i nawet okiem nie mrugnęłaś. Na jakiego faceta? Na tego, co przeszedł? Ja go nie znam. Dlaczego miałam mrugać? Dowcipy sobie robisz. Cały czas mówimy o tym człowieku. Twierdziłaś, że go widziałaś. Kogo? Tego? Ależ to nie on! Jak to nie on? Przecież go znam. Jesteś pewny, że to jest ten facet? O takim nazwisku? Speaker polskiego radia? Jesteś pewny? Najpewniejszy na świecie. Widziałem go mnóstwo razy. Boże, zmiłuj się nade mną. Muszę z nim porozmawiać. Nie rób tego! Słowo honoru panu daję. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. To nie moja... To nie o pana chodziło.
Czy pan mi zdoła kiedykolwiek w życiu przebaczyć? A co ja mam pani przebaczyć? No to wszystko, te telefony i inne idiotyzmy. To ja pana prześladowałam, ale przysięgam panu, wzięłam pana za kogoś innego. Ja pana pierwszy raz w życiu widzę na oczy. Ja panią także. O czym pani mówi? Były do mnie złośliwe telefony, ale przecież to nie pani. No. Jak to nie ja? Ja! Przepraszam pana. Tak? Pozwoli pan, że wyjaśnię to nieporozumienie, bo moja znajoma jest nieco zdenerwowana. Czy możemy na chwilę usiąść? Proszę. Drodzy państwo, zdaje się, że zamieszanie zrobiło się podwójne. Ja mam doskonałą pamięć wzrokową i to na pewno nie pani była tą panią, która mnie zatrzymała, kiedy jechałem samochodem po 12 w nocy, mniej więcej miesiąc temu. Padał deszcz i podwiozłem tę panią do Śródmieścia. Ta pani dowiedziała się, kim jestem i dzwoniła do mnie do pracy, a potem zaczęła dzwonić do domu. Nie, do domu to ja. Ja myślałem, że to ona i bardzo mi się to nie podobało, bo jasną panią nie zamierzałem nawiązywać żadnej bliższej znajomości. Nie znałem jej nazwiska i szczerze mówiąc nie interesowało mnie, kim jest i jak się nazywa. Dopiero kilka ostatnich rozmów z nią dało mi coś niecoś do myślenia. Już przy jej ostatnim telefonie do pracy nie ukrywałem tego, że wolałbym te kontakty zakończyć. Przez kilka dni był spokój, a potem zaczęły się te telefony do domu i... A to dlatego pan wybuchnął od razu z taką awanturą? No, oczywiście. Ma pani głos bardzo do niej podobny. Jeśli to istotnie była pani. Ja, na pewno. Ja mogę panu zacytować zaraz kilka pańskich wypowiedzi. Nie, niech pani tego lepiej nie robi. Ja bardzo przepraszam. Przepraszam panią. Ja to panią mam nagraną na taśmie, a nie tamtą kobietę. Wygląda na to, że mnie. Masz ci los. Bardzo panią przepraszam. Nie, to ja pana przepraszam. Nie, myślę, że już się państwo wystarczająco przeprosiliście. Na nas już czas, prawda? Przepraszam. Słucham? 4491. Tak, słucham. Jest szef. Co? Jest szef. Prędzej. Nie, proszę pana, nie ma szefa. Dostał boleści po zsiadłym mleku i wyszedł. Co takiego? Wyraźniej. Wyszedł. Powtórzyć natychmiast. Jak wróci. Akcja Skorbut rozpoczęta. M2 w rejonie 104. Codziennie 020. Ustalić sygnał. Zapamiętacie? Niewątpliwie zapamiętamy. Do końca życia. Synchronizacja jest konieczna. Wyłączam się. Koniec meldunku. Bardzo się cieszę. Słucham. 4491. Tak. Akcja Skorbut. Co mają znaczyć te wygłupy? Jakie wygłupy? To nie ich wina. Synchronizacja nawaliła. Dlaczego nikt nie odbierał sygnałów? Jak to dlaczego? Stanowiska były źle wybrane. Możliwe. Teraz będzie rejon 102, M2 i M4. Jutro 23. Koniec meldunku. Słucham? Skorbut! Pod jaki numer pan dzwoni? 4491. Tak jest, słucham. Rejon 102 spalony. M2 odpadł z akcji. A M4? W porządku, działa. A X i B2 będą w rejonie 101. Zaczynamy o pierwszej. Czy są jakieś polecenia? Nie. Nie, nie ma. Trudno. Proszę go zaraz zawiadomić, że jest krewa, a X nie działał. Nie wiadomo dlaczego. B1 też nie bardzo.
parę rzeczy nie wyszło. Których rzeczy? Zaraz podam, mam tu spisane. Brząścić, wiątek, krztąc, pierząg, mątla, piąże. No, to chyba wszystko. Dobrze. Co dalej? Jutro wszystko według planu. Czekamy na dalsze polecenia. To wszystko. Dobranoc! Dobranoc. Słucham? Brząścić, wiątek, mątla. Matko Boska, zwariowałaś? Nie, miałam przed chwilą telefon. Wszystko wiem. Krztąc. Chryste Panie, na mózg ci to wszystko padło, co ty mówisz? Streszczam ci klucz zagadnienia. Znam przedmiot przestępstwa. Mam wrażenie, że zwariowałaś do reszty. Mów ludzkim językiem albo natychmiast zadzwonię do pogotowia. Słuchaj, oni robią jakąś machlojkę w dziedzinie ogólnie biorąc radia. Nie wiem dokładnie jaką, bo się na tym nie znam. To może być afera szpiegowska, w której posługują się jakąś nową aparaturą. Może być przemyt na wielką skalę, może być dużo innych rzeczy. Spróbuję coś od nich wyciągnąć na podstawie tego wiątka. Jestem zachwycona. A ja jestem bardziej śpiąca. O tej porze nie doceniam najwspanialszych rewelacji. Nie mogłybyśmy o tym jutro porozmawiać? Już jest jutro. No to dziś, ale nie w tej chwili. Błagam cię, idź spać. Daję ci słowo honoru, że po południu będziesz mądrzejsza. Wiem, to na pewno. Dobrze. Na twoją odpowiedzialność. Szkorbut. 4-49-81. Tak jest, słucham. Co się dzieje do diabła? Rejon 101 spalony, 102 spalony. Niedługo nie zostanie ani kawałka miejsca. Wiedzą, że wczoraj był falsyfikat. Cała seria B nie odpowiada. Co to znaczy? Proszę mówić spokojnie i po kolei. Gdzie jest aparatura? Jak to gdzie? Już przewieziona. Dlaczego wszystkie wiadomości przenikają? To się źle skończy. Załatwią nas i guzik wyjdzie z całej roboty. A jak milicja? Milicja? Chroń nas Bóg przed milicją. A jak synchronizacja? A właśnie. Sygnał. Łobudu. I co teraz? No nic teraz. Trzeba odczekać. Jeszcze jutro próba z B2 i B3. Termin będzie podany w ostatniej chwili. Rejon też. Jakieś bydle się wyłamuje. Nie wiadomo kto. No, nie chciałbym być w jego skórze. W porządku. Czekam na podanie terminu. To wszystko? To jest. Koniec meldunku. Niech się coś wreszcie do diabła wyjaśni. Słucham. 4-49-81. Tak? Szkorbut, proszę o dyspozycję. Nie ma sensu mówić wszystkiego. To niewskazane. Tak jest. Co z rejonem 102? Spalony. Kurany boskie! A co z serią B? Nie wiadomo, dlaczego nie odpowiada. Jutro B2 i B3. Kiedy i gdzie? Termin i rejon będą podane w ostatniej chwili. W porządku, dziękuję. Proszę przekazać. AX działa. Sprawdzone. Udało się. Sygnał ten sam. Łobudu. Jak się masz? Cześć. Słuchaj, możesz mi udzielić kilku informacji związanych z kierunkiem studiów? Twoim czy moim? No twoim oczywiście. Mam nadzieję, że
W moim ja się nieco lepiej orientuję. No, na pewno, ale wiesz, nie jestem pewien, czy zdołasz usłyszeć ode mnie coś sensownego. Ja o tej porze słabo działam. A co, spałeś? Nie, tylko dlatego, że przed chwilą wróciłem z pracy. Jestem potwornie zmęczony. No to będziemy rozmawiać bardzo krótko. Słuchaj, powiedz mi, do czego oprócz normalnych rzeczy można używać tego całego waszego urządzenia? Co? Nie rozumiem, jakiego urządzenia? No tego, które na początku ma mikrofon, na końcu odbiornik, a po drodze mnóstwo skomplikowanych rzeczy. Jak to, do czego można używać? No to do czego poza normalnym przeznaczeniem? Oczywiście. Wiesz co, wytłumacz mi to jakoś przystępnie, o co chodzi? Ja nic nie rozumiem. Wytłumaczę ci na przykładzie, dobrze? Ja bym ci mogła powiedzieć, do czego można używać zaprawy cementowej. Można nią zapchać komuś gębę, można ją kroić nożem na talerzu w kostkę w odpowiedniej fazie stężenia, przy czym nawet wiem, po ilu godzinach zaistniałaby taka faza stężenia. Bardzo dużo wiem. Niewątpliwie ty wiesz tyle samo o urządzeniach radiowych. O to ci chodzi. No, oczywiście, mogę ci powiedzieć. Można na przykład to całe urządzenie zrzucić komuś na głowę. Zawsze tu parę kilo waży. Można rozciągnąć te wszystkie druty i powiesić na nich pieluszki. Wiesz, tam wchodzi cholernie dużo drutu. Na litość boską, opamiętaj się, na głowę można ludziom zrzucać i doniczki z kwiatami też, nie? Mnie idzie o wykorzystanie szczególnych właściwości tej maszynerii. Aha. No, możesz komuś przez to cholernie naubliżać. Czekaj. Mam ostatnio takie dziwne telefony. Jak szyfry. Błagam cię, powiedz, co ja mam powiedzieć, żeby oni się nie zorientowali w pomyłce i żeby od nich coś jeszcze wyciągnąć. Dam ci świetną radę. Mów byle co. Na przykład YY5, a łamane przez 0,20. Nie wygłupia się, mów poważnie. Do tej pory. Zaraz cię od siebie uwolnię i pójdziesz sobie spać, ale przedtem muszę się czegoś od ciebie dowiedzieć. Poważnie? Będę mógł iść spać? Przysięgam. Ktoś brał ostatnio od nas moje wzmacniacze. Twoje genialne wzmacniacze, których normalnie nie ma w użyciu? Kto? Instytucja, której nie należy wymieniać przez telefon. A, ta sama, która wam kiedyś dawała zlecenie na pomiary? Pokrewna. No. A teraz ci powiem bardzo poważnie. Jest tylko jeden człowiek w Polsce, który by ci mógł na ten temat udzielić informacji. Wiem. Znam go. Ale on nie powie mi absolutnie nic. Spróbuj. Słuchaj, byłam śpiąca, jak mi to wyjaśniałaś, a teraz okropnie mnie to męczy. Dlaczego używają takich kretyńskich słów, jak to mówiłaś? Jak to się nazywa? Logatomy. Nie zawracaj mi głowy, wykryłam coś niesłychanie dziwnego. Może to przypadek? Nie za dużo tych przypadków? Niemożliwe, żebym była do tego stopnia otoczona przypadkami. W tym jest jakiś sens. Ale bądź człowiekiem i powiedz, dlaczego nie mówią normalnych rzeczy? Chodzi o stwierdzenie, czy wyraźnie słychać, rozumiesz? Gdyby mówili znane słowa, to słuchający mógłby się ich domyślić. I nawet by sobie z tego nie zdawał sprawy. Jak słyszysz na przykład wodospad, no to wiesz, że tam jest na końcu d, a nie ty. I żadna ludzka siła nie stwierdzi, czy na pewno to usłyszałaś. A jak mówią pierzak, to wiesz, co jest na końcu? Figę. Musisz dosłyszeć albo źle zapisujesz. A jak niewyraźnie powiedzą, to wtedy już w ogóle nic nie wiadomo. Nic z tego. Czyta bardzo wyraźnie speaker z nieskazitelną dykcją. Wiem. Speaker. Zaczynam rozumieć. Dziękuję ci. Nie ma za co, a ja nic nie rozumiem. Cześć.
A jak logatomy? Prawie 100% zrozumiałości na wszystkich torach. Będzie można zacząć programować. W terenie? No a gdzie? Termin na razie nieustalony. Cholernie trzeba pilnować. Wyłączam się. Koniec meldunku. Jaki koniec? Co za koniec? Dlaczego zaraz koniec? No, raz nam się upiekło cudem, prawda? Nie ma co liczyć na drugi cud. Co to jest cudem? Jakim cudem? To, co było w lutym, to był cud. Może nie? Brakowało sekund, dosłownie. Jak teraz zdążą wykorzystać C1, to wszystko przepadło, wykryją całość aparatury. Dlaczego pani jeszcze ze mną gada? Zawiadomić szefa prędzej, koniec meldunku. Próba programowania przeprowadzona. Świetnie działa. Spełnia każde polecenie. Co było programowane? Cała aparatura X. Udało się znakomicie. Nikt się nie zorientował. Jakie polecenia były wydawane? Głównie dysponowanie systemem alarmowym. Próby B ze zmianą kierunków trzeba bezwzględnie wstrzymać. Wiedzą o nich. W ogóle za dużo wiedzą. Cholera. Są nastawieni na jutro. Trzeba przeczekać. To wszystko. Słucham? Szkorbut. Cieszę się bardzo, że X tak dobrze działa. To miło. Radziłabym wstrzymać próby z torem B, bo za dużo osób już na nie czeka. Zdalne kierowanie obiektywem aparatu fotograficznego to cenna rzecz. Szkoda byłoby to ujawnić. Nieprawdaż? Wyłączam się. Koniec meldunku. To był on. O, szkoda. Słucham? Dobry wieczór. Kto mówi? Nie poznajesz starych znajomych? Nieco trudno poznać starych znajomych, którzy mi się nigdy nie przedstawili. Chciałem cię bardzo, ale to bardzo prosić, żebyś się uspokoiła. Co przez to rozumiesz? Nie czuję się zdenerwowana. Wiesz, co za szkoda, że nie wiesz, co mam na myśli. Przyznaję, że właściwie jestem ci winien dozgonną wdzięczność za te dwa meldunki, ale już powodujesz okropne zamieszanie. Prawdopodobnie wydaje ci się, że wszystko wiesz, ale przyjmij do wiadomości, że nie wiesz nic. Już byłbym ci ogromnie zobowiązany, gdybyś zechciała powstrzymać się od jakiegokolwiek działania. Zaraz, chwileczkę. Przede wszystkim ja nie mam żadnej pewności, że to istotnie ty. Może byś mi to jakoś udowodnił? I obiecałem ci kiedyś, że ci wszystko wyjaśnię. Przypominasz to sobie? Pewnego wieczoru dałem ci słowo honoru, że wyjaśnię wszystko, no, jak tylko będę mógł. Już nie mam zwyczaju łamać słowa honoru, nawet dawanego w chwilach zdenerwowania. Myślałem wówczas, że nastąpi to szybciej, no nie przewidziałem pewnych nieoczekiwanych komplikacji. Tak, przypominam sobie. Wobec tego i ty powinieneś pamiętać, co ja powiedziałam pewnego wieczoru. Pamiętasz? Powiedziałam, że dołożę wszelkich starań, żeby cię zdekonspirować. Tak, tak, pamiętam. No i muszę ci się przyznać, że cię nie doceniłem. Nie przypuszczałem, że jesteś zdolna do takich szaleństw. Przecież cię uczciwie uprzedzałam, że dla mnie szaleństwa to jest chleb powszedni. Wracając do tematu,
Czy mogę mieć nadzieję, że okażesz odrobinę rozsądku i cierpliwości? Twoje poczynania mogą mi przysporzyć okropnych kłopotów. Ponawiam obietnicę, że wyjaśnię wszystko we właściwym czasie. Ależ dobrze, chętnie okażę anielską cierpliwość. Tylko czy nie mógłbyś mi odpowiedzieć od razu na kilka skromnych pytań? Wiesz, niektóre rzeczy tak mnie gnębią. No, słucham. Na litość boską, jak ci na imię? Przecież wiesz. Dobrze zgadłaś. Dlaczego mnie napuściłeś na tego niewinnego faceta? Zrobiłeś to świadomie? No to już jest dłuższa historia, której teraz nie możemy omawiać. Słuchaj, muszę się już wyłączyć. Jeszcze raz cię proszę, nie rób już nic i nie usiłuj wykorzystywać wiadomości, które posiadasz. Narobisz jeszcze większych kłopotów, nie tylko mnie, ale i sobie. Mam nadzieję, że uda mi się uniknąć kłopotów. Proszę cię bardzo, mogę poczekać na twoje wyjaśnienia. Tyle czasu czekałam, że te parę lat mniej czy więcej nie robi mi już różnicy. Strasznie bym nie chciał stosować jakichś ostrzejszych środków. Proszę cię, zaoszczędź mi tego. To groźba? Nie, niech Bóg broni. Już nawet mi to nie przyszło do głowy. Twoja reakcja na groźby może każdego radykalnie zniechęcić do ich stosowania. To jest moja gorąca prośba do ciebie. Proszę. Nic z tego. Nie damy sobie mydlić oczu. Drugi raz mu się ze mną nie uda. Boże drogi, cóż, ten człowiek ma jednak za głos. No i co? Nic. Od dawna cisza. Nie dzwonił? Nie dzwonił. Przypuszczam, że pęknę lada minuta wygrał drań w tajemnice szarpany. A myślisz, że jeszcze zadzwoni? Diabli go wiedzą. Jeżeli nie zadzwoni, to umieszczę w prasie ogłoszenie, że pan o takiej aparycji i takim imieniu nie dotrzymuje słowa honoru. I speaker Polskiego Radia zaskarży cię do sądu. Dlaczego nie idziesz na milicję? No i co im powiem, że mam głębokie wewnętrzne przekonanie, że nie wiadomo, kto przeprowadza nielegalne próby z aparaturą elektroakustyczną? Że wiem, na czym te próby polegają i jaka instytucja brała wzmacniacze? W kopie przyzwoitych ludzi, którzy mi przez niedopatrzenie zwierzyli tajemnice służbowe? I oskarżę o antypaństwową działalność państwową instytucję? Stuknij się w arbus. Na jakiej podstawie? Moich przeczuć? Milicja kicha na moje przeczucia. A poza tym wszystko, co wiem... Wiem nielegalnie. Skutek będzie taki, że mnie przymkną za współpracę z wrogami ojczyzny. To co teraz zrobisz? No bo ja wiem, na razie czekam na natchnienie. No to czekaj. A jak coś będzie, to zadzwoń. Słucham. Dobry wieczór. To ja. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, komu służy twoja genialna myśl techniczna. O co ci chodzi? Bądź uprzejma, wypowiadać się jaśnie, bo ja nie mam czasu na te artystyczne przenośnie. Chodzi mi o próby zmierzające do zdalnego kierowania czynnościami różnych aparatów. Głosem. O ile wiem... Wybacz, że będę używała ludzkiego języka, a nie właściwych technicznych wyrażeń. Tor elektroakustyczny X służy do działania włączającego i wyłączającego różne rzeczy nieruchome, natomiast tor B do nadawania kierunku rzeczom ruchomym, tor A... O czym ty mówisz? Skąd to wiesz? Impulsy zależą jakoś tam od wypowiadania słów z odpowiednimi samogłoskami, nieprawdaż? Inaczej działa of ola boga, inaczej u wubudu. Oczekiwałam jeszcze fikimiki. Z uwagi na dużą ilość i, ale rozczarowaliście mnie. Przestań, w tej chwili przestań. Przyjmij do wiadomości, że ten ton już nie robi na mnie wrażenia. Wiedziałem, że jesteś beznadziejnie głupia, ale nie przypuszczałem, że do tego stopnia. Musiałaś chyba do reszty oszaleć. O co ci chodzi?
o to, że muszę się na ten temat wszystkiego dowiedzieć. Ponieważ podejrzewam, że ten cały nabój dostał się w ręce niepowołanych osób. Właśnie pytam, czy ty o tym wiesz. Wyobrażam sobie, że odpowiesz mi na moje pytanie. Na pewno nie. W takim razie, zaczynając od dziś, rozgłoszę po całym mieście wszystko, co wiem. A zapewniam cię, że wiem dużo. Będę to wykrzykiwała pełną piersią w zatłoczonym tramwaju, w kinie, na ulicy, wszędzie. Zostaniesz zamknięta, zanim zdążysz powiedzieć jedno głupie słowo. No, możliwe. Ale wtedy powiem, że to wszystko wiem od ciebie i niech mi kto udowodni, że nie. Oszalałaś? Nie puszczę pary z gęby, ale muszę wiedzieć, kto się tym teraz posługuje. Jak ci mówię, że z tym jest jakaś draka, to mam podstawy. Dobrze. Ale nie powiem ci tego przez telefon. Umówimy się na jutro, postaram się znaleźć trochę czasu. Doskonale wiem, że jutro zastawisz na mnie pułapkę. Możemy się spotkać zaraz. Dobrze, niech będzie. Gdzie sobie życzysz? Na ławce w parku Dreschera. Koło przystanku trolejbusowego. Za 10 minut. Jeżeli cię nie będzie za 10 minut, odchodzę i zaczynam reklamę. I cóż takiego wiesz? Wiem, jaka instytucja patronowała pierwotnie całej akcji. Wiem, na czym to polegało. Wiem, gdzie odbywały się próby i oświadczam ci, że nic mnie to nie obchodzi. Chcę się dowiedzieć, w czyje ręce się dostało i kto to wykorzystuje nielegalnie. Nikt nie wykorzystuje nielegalnie. Przez cały czas robi to wspomniana przez ciebie instytucja. Skąd ci coś podobnego przyszło do głowy? Mówiłam ci o dziwnych telefonach. Jakim sposobem do diabła znaleźli twój numer? A nie wiem. Nie interesuje mnie to. Musiała to zajść jakaś potworna pomyłka. No to co? To akcja Szkorbut jest absolutnie legalna? Przeprowadzana przez państwową instytucję, przez praworządnych ludzi? A nie przez szajkę opryszków? To dlaczego do diabła to było takie zakonspirowane? Nie udawaj głupszej niż jesteś. Chciałaś, żeby jawnie robić rzeczy, które są największą tajemnicą wojskową? Tajemnicą wywiadu? Nie mów bzdur. Chodzi mi o to, co mówili. To ukrywanie się, to zdenerwowanie, że ktoś tam coś odkrył, na coś trafił. Kto? Co to znaczy? Musisz to wiedzieć? Muszę. Powiem ci. W zestawieniu z tym, co i tak wiesz, to już jest niegroźne. Zamieniam się w słuch. Słuchaj. W łonie praworządnej instytucji zaląkł się, obrazowo mówiąc, bakcyl zdrady. Był ktoś na wysokim stanowisku. Ze wszech miar godzien zaufania, kto współpracował z obcym wywiadem i usiłował ukraść bezcenny wynalazek. Była misterna siatka, niemal nie do wykrycia, która usilnie pracowała na zgubę ludowego kraju. Przed nimi właśnie trzeba się było ukrywać. Ktoś na wysokim stanowisku... Ale dlaczego ich wszystkich nie wsadzili do kicia? Tylko się z nimi tak głupio cackali, przyprawiając mnie o rozstrój nerwowy, co? Ponieważ nie było wiadomo, kto to był i kto należał do szajki. To było szalone ryzyko. Przeprowadzać te próby tak, żeby ich nie wykryli, a równocześnie udawać, że wszystko jest w porządku. Ale też to była jedyna szansa, żeby to wreszcie definitywnie zlikwidować. Ten podejrzany facet to, jak ja rozumiem, jest jakiś gość cholernie wysoko postawiony. Gdyby podejrzenia w stosunku do niego okazały się niesłuszne, byłaby potworna draka. No i oczywiście cała robota kontrwywiadu od początku. A kto to był ten główny podejrzany? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy istnieją te trzy osoby, które to wiedzą. Jak możesz nie wiedzieć, skoro uczestniczyłeś w całej robocie? Musiałeś chyba wiedzieć, przed kim się masz ukrywać. Przed wszystkimi. Było tylko kilka pewnych osób wtajemniczonych, a cała reszta była na wszelki wypadek podejrzana. Zresztą nie uczestniczyłem w całej robocie, tylko opracowałem na początku pewne rzeczy, a dalej to... No to już ciągnął kto inny. Chyba nawet wiem, kto to jest. Okazuje się, że w gruncie rzeczy nie myślałaś tak głupio, jak na to wyglądało.
Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, co ci grozi za rozgłaszanie tych informacji. Zdaję sobie sprawę. A czym ja byłam? Bazą informacyjną? Czymś w tym rodzaju. Był taki telefon, pod który należało przekazywać różne wiadomości. Jakim cudem to był twój telefon, nie potrafię zrozumieć. Kto tam był w tę całą hecę zamieszany? Powiedz wszystkie nazwiska, jakie znasz. Ostatecznie już teraz nie masz co przede mną tego ukrywać. Wiem przecież gorsze rzeczy. Nie znam nazwisk. Nie przedstawiali mi się wszyscy. Znam tylko parę osób. Tych, którzy to ze mną załatwiali oficjalnie. Dwóch, którzy ze mną współpracowali w początkowej fazie. I tego, który to po mnie przejął i kontynuował. Sympatyczny gość. I ma łeb. To co? Będziesz się starał od jutra zamknąć mnie w kazamatach? Nie bądź głupia. Nie zamieniłbym z tobą dzisiaj ani jednego słowa, gdyby nie to, że wiem, do czego jesteś zdolna. Gdyby się okazało, że dałaś się wciągnąć w jakiś idiotyzm, to możesz być pewna, że nie wróciłabyś teraz do domu. Znam cię wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, czy mówiłaś prawdę. Ja też cię dobrze znam. Wiem, do czego jesteś zdolny. Gdybym współpracowała z szajką szpiegowską, nie wróciłabym dzisiaj do domu. Nie muszę cię chyba odprowadzać. O ile wiem, nie ma sytuacji, w której nie dałabyś sobie rady. A ja jeszcze dzisiaj mam mnóstwo roboty. Dziękuję ci. Istotnie trafię sama. Wybacz, że cię niepokoiłam. Chciałbym zamienić z panią kilka słów. A kim pan jest? Moje nazwisko nic pani nie powie. Chodzi o rozmowę, którą przeprowadziła pani wczoraj wieczorem w parku Dreschera. Zapraszam do nas. A czy można wiedzieć, z czyjego ramienia pan mnie zaprasza? Przecież pani wie. Tak, domyślam się. Kiedy? Jak najszybciej. Opowiem pani wszystko po kolei. Zgoda? A mam jakiś wybór? Szczerze? Tak. Nie. Aha. I to wszystko? Jak widać na załączonym obrazku. Gdybym chciała opowiadać bardziej szczegółowo, musiałabym pana poinformować, co jadłam w tym okresie na śniadania, obiady i kolacje, ile razy mi poleciały oczka w pończochach, jakimi samochodami jeździłam na łebka do pracy, no i o innych równie istotnych szczegółach. Ale chyba o to panu nie chodzi. O to mi nie chodzi. Opowiedziała pani znakomicie i tylko jeszcze pragnąłbym usłyszeć nazwiska osób, o których pani mi wspomniała. A to pan sobie może od razu wybić z głowy. Nie wymienię nazwiska ani jednej osoby, która mi cokolwiek powiedziała, powierzyła w zaufaniu albo zdradziła przez niedopatrzenie. Nie zmusi mnie pan do tego nawet średniowiecznymi torturami. Raczej zginę w kazamatach. Niechże mnie pani zrozumie. Nikt nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji w stosunku do tych ludzi. Przecież musimy zbadać ich powiązania. Kontakty. Musimy wiedzieć, co robią, jak postępują, co myślą. Guzik, proszę pana, z pętelka. Ja tych ludzi znam i wiem, że są praworządni. Niech się pan nie fatyguje, bo nic panu z tego nie przyjdzie. Dobrze. Na razie wystarczy. No i co? No i nic. Sądzę, że teraz będzie pani chciała wrócić do domu. Proszę bardzo. Może pani to uczynić bez przeszkód. Ale co pan? W duchy wierzy? Pan myśli, że ja stąd wyjdę bez żadnych informacji od pana? Prędzej wrosnę w to krzesło, zapuszczę korzenie i zakwitnę. A co pani chce ode mnie usłyszeć? Wszystko o tym człowieku. Kim jest, jak się nazywa, gdzie mieszka. Nie dość na tym, ja go chcę zobaczyć. Jedyne, czym mogę pani służyć, to nazwiska osób jak najbardziej praworządnych, które pracowały dla dobra umiłowanego kraju z głównym maherem na czele. Już je pani zresztą słyszała.
Częściowo. Na diabła mi te nazwiska. To bardzo sympatyczni ludzie. Jak się to wszystko skończy, to będzie pani mogła ich poznać. Zwłaszcza jednego, jak się domyślam. Słucham? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i co? To chyba ja powinnam zadać takie pytanie. Dlaczego? Pytam, kiedy możemy się zobaczyć. O ile sobie przypominasz, miałem ci wyjaśnić pewne rzeczy. Właśnie nadeszła odpowiednia chwila. Obawiam się, że niewiele jest już rzeczy, które musisz mi wyjaśniać. Ale skoro chcesz, to proszę cię bardzo, chętnie posłucham. Czy można wobec tego przyjechać do ciebie, powiedzmy, za pół godziny? Czekam. Wiem, po co przyszedłeś. W zasadzie nie mam nic przeciwko twoim zamiarom. Zginąć z ręki tak interesującego mężczyzny. Sam Cymes, mam nadzieję, że zgodzisz się dokonać tego morderstwa w pokoju. Gdzie sobie tylko życzysz. Pozwolisz, że cię przed śmiercią przynajmniej dokładnie obejrzę. Żebym na tamtym świecie nie popełniła następnej pomyłki. Usiądź. Za wysoki jesteś do oglądania na stojąco. Że jesteś o wiele ładniejsza, niż mi się wydawało. Dobrze, że tego wcześniej nie wiedziałem. Dlaczego? No, popełniłbym następne głupstwo, bo pewnie bym nie wytrzymał, żeby cię nie zobaczyć. Musisz tak sztywno siedzieć? Usiłuję być godna w ostatnich chwilach życia. No przestań, proszę cię. No, co chcesz wiedzieć? Proszę o wyjaśnienia w porządku chronologicznym. Dlaczego mnie napuściłeś na niewinnego człowieka? Znałem go z widzenia. Wiedziałem, że jesteśmy do siebie podobni, że przypadkowo mamy takie same psy. No, brałem pod uwagę twoje poszukiwania i... Joanno, wybacz mi to. No, musiałem cię jakoś przystopować. Wiedziałeś, że macie identyczne głosy? No wiedziałem. W naturze różnica jest słyszalna, ale staśmy rzeczywiście brzmią identycznie. To mi właśnie podsunęło myśl, żeby go wykorzystać. Dziękuję ci bardzo za tę przednią myśl. Miałem nadzieję, że ci te poszukiwania zajmą więcej czasu. No, nie doceniłem cię. Dalej proszę. Kluczowa scena programu. Powinna się już chyba domyślić, jakiego rodzaju było moje niedopatrzenie. Tak, domyślam się. Można nie tylko zapomnieć klucza od szafy pancernej, można go także przez pomyłkę zabrać ze sobą. Wtedy usiłowałem złapać telefonicznie od ciebie faceta, który miał drugi komplet, ale go nie zastałem. No, wyłącznie ze zdenerwowania podałem twój numer telefonu. Ten idiota, który ze mną rozmawiał, zapisał go w niewłaściwym miejscu. No i stąd się wzięła ta potworna pomyłka. Nie wiedziałeś o niej? Ale nikt nie wiedział. Nikomu podobna bzdura nawet nie mogła przyjść do głowy. Gdybyś była przynajmniej jakoś, no, inaczej odpowiadała. Wprowadzałaś w błąd wszystkich rozmówców w sposób wręcz genialny. No, wiesz, można ci pogratulować talentu do robienia zamieszania. A dlaczego to miało taką głupią nazwę? Szkorbut, żeby mnie przyprawić o pomieszanie zmysłów? Wiesz, po prostu to było pierwsze słowo użyte jako sygnał wywoławczy. No i tak już jakoś zostało. Czy mogę zgasić światło? Tak. Mogę cię pocałować? Tak.
Teraz powinieneś się zerwać z okrzykiem przerażenia. Nie zerwiesz. Teraz się może nawet świat zawalić. Piąta.